Hejo, hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Selena i Wyzwanie Księżycowe. Witam was bardzo serdecznie w 26. odcinku tej serii, odcinku świątecznym i wyjątkowym, bo właśnie dziś będziemy świętować z Seleną i jej córkami Święto Księżyca, czyli taką naszą księżycową wersję gwiazdki. A w prawdziwym życiu mamy dziś Sylwestra, także życzę wam wszystkiego najwspanialszego. Niech w nowym roku spełniają się wszystkie wasze marzenia i pamiętajcie, żeby nigdy nie przestawać marzyć, niezależnie od wszystkich i wszystkiego, co się dzieje dookoła was. A teraz już zapraszam was na świętowanie z Seleną i przygotujcie się na małe niespodzianki. Mamy cichą, zimową, spokojną i świąteczną noc. W naszej chatce wszyscy śpią, a Selena powoli przygotowuje się na świętowanie i jak widzicie postanowiła z okazji tego wyjątkowego dnia wyjątkowo ubrać suknię w innym kolorze niż zwykle i już za chwilkę zejdzie do kuchni, żeby przygotować świąteczne jedzonko. Wcześniej grałam sobie troszeczkę sama i Kiara też już przygotowała świąteczne ciasto, a poza tym to kiedy was nie było, to dziewczyny głównie skupiały się na rozwoju swoich umiejętności, bawiły się z małą Astrid i było jak zawsze bardzo, bardzo rodzinnie. A tutaj mamy małą niespodziankę, którą przygotowała Selena dla siebie i dla wszystkich córek, bo już od jakiegoś czasu widziała, że w okolicy leśnej chatki kręci się właśnie ta oto psina i Selena postanowiła przygarnąć ją do siebie, bo jak widzicie śnieg sypie za oknem, zima jest naprawdę mroźna, zwierzaki potrzebują opieki i dlatego dziś nasza leśna chatka wzbogaciła się o gwiazdkę, jak widzicie. Właśnie tak wygląda gwiazdka. I ona z nami teraz zamieszka i oczywiście doda tutaj jeszcze więcej szczęścia i radości. Już wam pokazuję, jak gwiazdka wygląda z przodu. Właśnie tak, zobaczcie sobie, taki uśmiechnięty, wesoły pyszczek z kokardą na głowie, no bo dzisiaj święta, więc wiadomo, że Selena musiała tutaj wyczarować kokardę dla naszej gwiazdki. No i ja się bardzo cieszę, że właśnie tutaj pojawiło się zwierzę u nas, pojawiła się psinka i będzie, no tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że dzięki temu jeszcze więcej radości i szczęścia, a dziś w takiej wyjątkowej atmosferze takie wyjątkowe wydarzenie nam się tutaj trafiło, tak jak mówię, niespodzianka. Dziewczyny jeszcze nic nie wiedzą, nie wiedzą, że Selena właśnie dziś postanowiła przygarnąć gwiazdkę, także jak wstaną rano, to będą miały naprawdę prawdziwą niespodziankę. Tak naprawdę nasze Święto Księżyca jeszcze się nie zaczęło, ale my już zaczynamy przygotowania, bo dużo pracy przed nami. Tutaj napełniła właśnie Selena miseczkę dla naszej gwiazdki i tu mamy małą Astrid, która się bawi, więc możemy pooglądać chwilkę, zanim pójdziemy do kuchni, jak ona się cieszy z tego misia. Zobaczcie sobie jej umiejętności, tak się prezentują. Troszeczkę się pouczyła i właśnie może skoro tutaj mamy gwiazdkę, to wam pokażę, pokażę jej cech. Tutaj właśnie gwiazdka. Jest oddana, jest inteligentna i przyjazna. I jest to kundelek. Tak, jest to mieszaniec. Oj, i boi się kominka. No tak, no bo to wszystko jest dla niej teraz nowe. Astrid, a może ty chodź? Chodź, przywitasz się z gwiazdką. Ona tutaj krąży wokół. Ona do ciebie idzie. A nie, schowała się pod kanapę. Gwiazdka! Wychodź, ojejku, no tak, no bo ona teraz się boi, bo tak jak powiedziałam, wszystko jest dla niej zupełnie, zupełnie nowe. No i musi się przyzwyczaić do mieszkania w chatce. O, no to nam się przygoda teraz trafiła, taka właśnie świąteczna przygoda. I zobaczmy. Cześć, gwiazdka! Jestem Astrid! Oj! No, przyjaźnią się, ale cudownie. No to jeszcze może przytul i pogawosz sobie do gwiazdki. Zobaczcie, jakie my tutaj mamy urocze widoki na początek tego odcinka. Cudownie. Tutaj mamy w ogóle przygotowane racuchy z masłem, które przygotowała Kiara. I pokażę wam właśnie, że w lodówce tutaj powinno być. Przynajmniej taką mam nadzieję, że nikt tego nie zjadł, wiecie? Tak, jest. Ciasto świąteczne przygotowane przez Kiarę, a Selena teraz przygotuje wystawny posiłek.
I co my tutaj możemy przygotować? Kolację z szynką albo kolację z indykiem. Ja sobie myślę, że indyk tak mi się bardziej kojarzy z świętem duchów, czyli z Halloween. I wiadomo, ze świętem dziękczynienia. Więc po prostu to jest taka dla mnie jesienna potrawa. Więc może tutaj przygotujemy kolację z szynką. Wiem, że gdyby to była nasza gwiazdka, to pewnie byłaby to ryba. Ale my tutaj u Seleny przygotujemy właśnie pyszną kolację z szynką, także Selena, chodź. No i w ogóle na pewno zauważyliście, że Selena ma na głowie taką świąteczną czapkę i wszystkie córki mają czapki, ale to wiadomo, one muszą wstać, żebyście sobie to mogli zobaczyć, także tutaj będziemy mieli jeszcze bardziej świąteczny klimat i w ogóle zobaczcie, ten śnieg za oknem sobie pruszy cudownie. No, zobaczcie. No pięknie to wygląda. Bajkowo po prostu, bajkowo. Jeszcze te drzewka oświetlone. No, magia. Magia się dzieje. Astrid, ty jesteś głodna, więc tutaj proszę weź sobie te racuchy, a potem może pójdziesz sobie spać, dlatego że ty się musisz wyspać, mały szkrabie, no. Musisz się wyspać, bo jak przyjdzie czas świętowania, to ty musisz być w pełni sił, dlatego idź sobie spać. No i... Myślę sobie, że w sumie to jest chyba taki ostatni odcinek w tym składzie, dlatego że w kolejnym odcinku przeprowadzimy sobie na pewno adopcję, także przybędzie do naszej chatki kolejna córka, no bo mamy miejsce, możemy adoptować, dlatego że mamy tylko jedno małe dziecko, tylko że ja tak właśnie postanowiłam, że teraz skupimy się na rozwoju umiejętności naszych córek, na tym, żeby właśnie zorganizować te święta, a później będziemy działać dalej. Jeśli chodzi o umiejętności, to Rea tutaj tylko ma te trzy okazy kolekcjonerskie, ale ona zaczęła też uczyć się umiejętności wychowawczych. Tutaj Rea znalazła książkę Rodzicielstwo, nauka raczkowania i zaczęła się właśnie uczyć tych swoich umiejętności, a Laura tutaj zaczęła sobie właśnie ćwiczyć te umiejętności komediowe, żeby osiągnąć pierwszy poziom swojej aspiracji. A jeśli chodzi o jej umiejętności tresury zwierzaków, no to właśnie teraz będzie miała okazję, bo mamy gwiazdkę, która nie wiem, gdzie teraz sobie siedzi. Czy ona znowu sobie siedzi pod łóżkiem? Czy ty sobie siedzisz pod łóżkiem u Seleny? Tak. No widzicie? Gwiazdka nam się trafiła, taki podłóżkowy piesek. Ale z drugiej strony, no pomyślcie sobie, że gwiazdka jest tutaj pierwsze chwile, pierwsze godziny i ona się na pewno stresuje, więc chce sobie się schować dla własnego bezpieczeństwa, swojego, wiecie, takiego psychicznego. Dlatego, skoro tak się czuje lepiej... O! Widzicie? Chyba zaczęła się czuć bardziej komfortowo, skoro położyła się na łóżku. No właśnie, ona musi tutaj przejść ten cały proces przyzwyczajania się do nowego domu. Wiadomo, jak to jest. Nie będziemy jej przeszkadzać. Niech ona tutaj po prostu zaufa, że jest tutaj bezpieczna i że wszystko będzie dobrze i że będzie bardzo kochanym i szczęśliwym pieskiem. Będzie miała zawsze pełną miseczkę i wielką radość. Jak ja się cieszę, gwiazdka, że ty tutaj jesteś. Ona też się chyba cieszy, bo się tak troszeczkę, nawet bym powiedziała, uśmiechnęła, tylko ten kominek ją denerwuje. No, ale przyzwyczaisz się. Kominek daje ciepło, wiesz? No. Dobra, tutaj mamy kolację gotową, więc Selena, ty tak naprawdę masz chwilkę, żeby sobie jeszcze poodpoczywać, więc idź sobie skorzystaj, a może weź sobie świąteczną kąpiel z bąbelkami, a co? No i w ogóle tutaj mogłabyś później magicznie naprawić, a właściwie wyczyścić. Wyczyścić, no właśnie, tą umywalkę, dlatego że ona jest brudna. No, święta są, wszystko musi być czyste, nie? Na błysk, wiadomo, na błysk. Jej, no i zaczynamy święto księżyca, zobaczcie. Już wam tutaj pokazuję. Właśnie tak, jeśli chodzi o nasze święto księżyca, to jest to takie święto oczywiście stworzone przeze mnie i połączone troszeczkę gwiazdka, troszeczkę właśnie taki sylwester. Dlatego, że święto księżyca, no to jest wiadomo, dla Seleny najważniejszy dzień w roku. I jest to taki dzień przejścia w nową fazę, w nowy etap. Jest to taki dzień, w którym właśnie należy zrobić postanowienia ze względu na to, że nadchodzi nowe. Ale też właśnie należy cieszyć się tym, że księżyc istnieje i dlatego właśnie wszyscy muszą być w świątecznym nastroju, muszą zjeść bardzo pyszny, wystawny posiłek, otworzyć prezenty, no i wiadomo, że ogień. Ogień też musi być, dlatego że ogień zawsze towarzyszy Selenie przy wszystkich ważnych wydarzeniach.
marzeniach, dlatego dziś też ten element ognia musi się oczywiście pojawić. Widzę, że obudziła się już nasza Laura, dlatego myślę, że ona bardzo chciałaby przywitać się z gwiazdką i że ona ma takie doświadczenie, jeśli chodzi o zwierzaki, to na pewno chciałaby, żeby gwiazdka poczuła się bardziej komfortowo, dlatego ja tam wybrałam, żeby uspokoiła naszą gwiazdkę i pomogła jej znaleźć tutaj komfort. A ty, Selena, może umieść stertę prezentów pod choinką, żeby kiedy nasze córki przyjdą tutaj do salonu, to żeby właśnie widziały, że prezenty się pojawiły. No właśnie, tak? I teraz możesz podziwiać światełka. Widzę, że Laura tam ma problem, żeby dostać się do gwiazdki, bo ona gdzieś się tu nam schowała. No dobrze, no to skoro tak, to porozmawiaj z Seleną. Może porób zabawne miny, tak na dzień dobry, i właśnie dziel się ekscytacją związaną ze świętem Księżyca. Tak, właśnie, tak. Cudownie. No wiadomo, że umiejętności komediowe od razu, no bo to jest przecież nasza Laura. Stella, ty już nie śpisz. Aha, tutaj w ogóle nikt już nie śpi, to idź sobie skorzystaj i wykąp się. A ty, Cordelia, może zmień sobie strój. No i proszę bardzo, widzicie, Cordelia też ma czapę, tak jak wszystkie nasze córki. I chodź tutaj, na dół, podziwiaj światełka. Ho, 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 no właśnie, podziwiaj światełka. No co prawda światełka jeszcze nie są zapalone, ale za chwilę będą. I właśnie tutaj Cordelia podejdzie i będzie sobie wyobrażać, jak to będzie, kiedy te światełka się pojawią. Kiara. Kiara też już nie śpi, jak widzicie, i myśli sobie o jednorożcach. A co ty tutaj... Gwiazdka przyszła! Zobaczcie, jak uroczo. No właśnie, gwiazdka przyszła, to dobrze, to znaczy, że ona już się cieszy. Porozmawiaj z nią, pochwal ją, tak, i może właśnie uspokój, no bo ona się tutaj stresuje, biedna nam. Ty też z nią, a może ty się zapytaj, co się stało, i też daj przysmak. Ja sobie myślę, że Laura, kiedy by usłyszała, że gwiazdka jest tutaj na górze, to na pewno chciałaby przyjść i też pochwalić gwiazdkę i pogłaskać ją. Właśnie tak. Dziewczyny, wy za chwilę musicie wyskakiwać z tych piżam i mi tutaj się przebrać w te wasze piękne suknie, no bo dzisiaj mamy święto Księżyca. Należy świętować. Właśnie tak. O, Kiara i gwiazdka przyjaźnią się. No świetnie. Zresztą też wiecie, że Kiara ma tutaj doświadczenie, jeśli chodzi o zwierzaki, no bo ona przecież walczyła i próbowała zaprzyjaźnić się z naszą bursztyną. No, także ona tutaj ma doświadczenie i też myślę, że gwiazdka to wyczuła i dlatego przyszła tutaj na górę do Kiary, żeby nawiązać z nią kontakt. O, jak uroczo. Widzicie? Przeuroczo naprawdę. Dobra, dziewczyny, wskakujemy w suknie. No i proszę bardzo, są już suknie i są też świąteczne czapy. I skoro tutaj tak nasze dziewczyny sobie siedzą i rozmawiają, to może właśnie by się tak świątecznie wyściskały wszystkie razem, śmiej się szczerze i głośno. I tak by sobie tutaj zaczęły może rozmyślać na temat właśnie tych postanowień. Rea wygląda, jakby nie miała pojęcia, czego by chciała sobie życzyć, jakie chciałaby te postanowienia mieć. Tak, widzicie? Ale to właśnie może dlatego Kiara, jako ta najstarsza tutaj... Stella, ty tam sobie stoisz, to chodź tutaj też zdradź sekret. Kiara, jako ta najstarsza, myślę, że zaczęłaby cały ten proces składania sobie postanowień. Składania sobie postanowień, świetnie. Ale właśnie tak. Kiara, jako ty jako pierwsza, zrób postanowienie. I tutaj tak, Kiara miała oczywiście wybór, czy chce zostać z Seleną, czy chce, podobnie jak Wendy czy Bellatrix, ruszyć w swoją stronę i może poszukać miłości, bądź po prostu spróbować tego innego życia, ale Kiara stwierdziła, że nie. Kiara chce zostać tutaj, chce pomóc Selenie, to jest jej decyzja i jej wybór i ona jest szczęśliwa z tego powodu, że podjęła taką decyzję. I myślę, że może właśnie to postanowienie
Dotyczyłoby rozwoju jej umiejętności, dlatego że ona chciałaby po prostu właśnie tutaj być, rozwijać się razem z Seleną i pomagać jej wypełnić jej misję i dlatego właśnie skupiłaby się na rozwoju umiejętności. Tak, właśnie tak, nowe postanowienie. W ramach tegorocznego postanowienia Kiara chce rozwinąć jedną z umiejętności. Pracując nad nią pomożesz jej osiągnąć cel. No, świetnie. No to teraz Rea. Rea myślę, że poczułaby tutaj inspirację i razem z Laurą, widzicie, rozmawiają, razem z Laurą postanowiłyby, chociaż wiecie co, tak teraz patrzę tutaj, tutaj widzicie, jedzonko, to może Rea chciałaby sobie postanowić, żeby schudnąć. No właśnie tak. Ja myślę, że to Rea ma na myśli, dlatego postanowieniem Rei będzie zrzucenie wagi. Może właśnie tak, tak by chciała, no. Ja myślę, że tak. Zobaczmy. Tak, właśnie tak. To jest to idealne postanowienie. Może na dobry początek warto zainwestować w sprzęt do ćwiczeń. A Laura tutaj mówi, te twoje postanowienia są nudne. Ja sobie postanowię, żeby... ukończyć etap aspiracji. Właśnie tak, bo Laura jest ambitna i ona teraz chce iść drogą rozwoju właśnie tej aspiracji i dlatego chce ukończyć etap. Tak, i to jest właśnie najlepsze postanowienie. Ja myślę, że tutaj nam się zrobił taki trochę konkurs na te postanowienia. A czy Stella może sobie coś postanowić? Pokaż. Tak, możesz sobie postanowić. No i Stella tak sobie tutaj stoi, myśli i wy macie takie postanowienia, bo wy już jesteście dorosłe, a ja sobie postanowię, że chciałabym poprawić wyniki w szkole. I to będzie mój główny cel. Cordelia stoi sobie tutaj na dole, ale widzicie, ona stoi przy schodach i ona wszystko słyszy i tak sobie cichutko postanowi, że ona pójdzie w ślady starszych sióstr i będzie chciała po prostu rozwinąć swoją umiejętność, żeby jak najszybciej, wiecie, przejść te wszystkie etapy i żeby być tą dorosłą. Tak, ona widzicie, jest skupiona, ona tutaj na pewno chciałaby rozwijać umiejętności. Dokładnie tak. No i co, Selena? Tylko ty nam zostałaś, tylko ty nam teraz zostałaś i tak stoisz, przyglądasz się tej choince i co ty mogłabyś sobie postanowić, moja droga, co? Selena tak wzniosła oczy ku górze i sobie pomyślała, a może ja bym zaczęła pisać pamiętnik? Może ja bym zaczęła właśnie spisywać swoją historię, bo tyle się dzieje, tyle mam przemyśleń, przygód, przeżyć, że chciałabym je udokumentować, chciałabym je upamiętnić. I właśnie dlatego Selena postanowi sobie, że chciałaby napisać książkę. Właśnie tak. Tak, widzicie? Ona jest naprawdę szczęśliwa z tego powodu. No to cudownie. Dobra, dziewczyny, chodźcie tutaj wszystkie. Rea, a może ty byś chciała... dołożyć prezent. Tak, dodaj prezent. Kiara, wiesz co, ty też dodaj prezent. Laura, chodź tutaj. No i Stella też, dlatego że za chwilkę będziemy zapalać światełka na tej choince, żeby tutaj nam się jeszcze bardziej świątecznie i magicznie zrobiło. Astrid, ty już jesteś wyspana, więc wstawaj. Chodź tutaj też do nas. O, widzę, że w miseczce się zrobiło pusto. To może Laura napełni miseczkę dla gwiazdki. Oj, tu już Stella jest głodna, burczy w brzuszku, ale to jeszcze troszeczkę, wiesz? Jeszcze troszeczkę, dlatego może zobaczmy, co my mamy w lodówce. Ja tu muszę kontrolować lodówkę, żeby nam nikt nic nie zjadł. Tylko czy my tutaj mamy coś takiego, wiecie? Mamy pierogi z warzywami. Dobra, no to chodź, Stella, weź sobie porcję pierogów, bo ty jesteś bardzo głodna. Cordelia, ty też, proszę. Selena, aha, Selena... Selena przyszła po Astrid. No, przeuroczo, przeuroczo. Ale widzę, Selena, że ty też chciałabyś sobie coś przekąsić, więc chodź. A wy tu, dziewczyny, tak stoicie, no prezenty nam się pojawiły pod choinką, świetnie. Świąteczny nastrój. Może właśnie podzielimy się tym świątecznym nastrojem. Właśnie, podzielimy się tym nastrojem, dokładnie tak. Laura, czy ty możesz tutaj coś świątecznego?
Nie możesz, ale możesz się pobawić świątecznie. Jesteś bardzo rozbawiona, jesteś w takim właśnie świątecznym humorze, więc pobawisz się z Astrid. No i zobaczcie. Ja bym też chciała, żeby nasze dziewczyny sobie pośpiewały. Czy możecie sobie pośpiewać? Jestem zauroczona tym, jak pięknie Rea zaśpiewała. Ale jest jeszcze jedna bardzo, bardzo... Aż tutaj widzieliście, Selena zaczęła tańczyć w ogóle z gwiazdką. No cudownie, przecudowna atmosfera nam się zrobiła. Ale nie możemy zapomnieć, że my tutaj mamy zwierzaki. Dlatego musimy oczywiście nakarmić nasze kury, porozrzucać karmę, pożyczyć im wszystkiego najlepszego, zebrać jajka i posprzątać kurnik. I tym się właśnie zajmie Selena. A ty, Rea, ja wiem, że ty tutaj chcesz się śmiać szczerze i głośno, ale ja widzę, że tutaj czekają na ciebie twoje ukochane skałki, także chodź tutaj, pokopiesz sobie, może właśnie znajdziesz jakieś obiekty kolekcjonerskie. Skorzystamy z tej okazji, że tutaj jesteśmy na śniegu i no i właśnie pójdziemy zobaczyć, co tam słychać w tych skałkach. Jeśli chodzi o nasz ogród, to może zostać tak, jak jest. Właśnie bardzo ważne dla mnie było, żeby dzisiaj też nasze zwierzaki były zadbane, żeby wiecie, no nie zapominać o nich. One też potrzebują tutaj dostać świeże ziarno, żeby czuć się lepiej. No i zobacz, Ciera jest szczęśliwa, dlatego że udało jej się zdobyć kolejne okazy kolekcjonerskie, także jest coraz bliżej wypełnienia tego pierwszego poziomu aspiracji. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, Rea. Chodź, chodź do domu, tutaj szybciutko. Zrób aniołka na śniegu. Zrób aniołka na śniegu. Tak, zrób aniołka na śniegu. A może właśnie, skoro mamy taki czas świąteczny, to chodź tutaj, może właśnie pobawisz się w śniegu, Stella. I ty też. Albo nie. Ulepimy dziś bałwana. Dokładnie tak. Stella z Cordelią ulepią jeszcze dzisiaj bałwana z okazji tego święta księżyca. Tutaj ma panować po prostu wielka, wielka radość i szczęście. No i zobaczcie. A te kury tam stoją i się gapią, aż dały łapki do góry, widzicie? No. Co się tutaj dzieje świątecznego? Co się tutaj dzieje? Widzicie? Po prostu niesamowite. Niesamowite. Selena, chodź tutaj. Poprzyglądasz się z boku, jak twoje córki szaleją. Rea jest po prostu w swoim żywiole, jak widzicie. No pięknie, Rea. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Tak, i dobrze było wrócić do czasów dzieciństwa, nie? No właśnie tak, że się pielucha nad głową pokazała. Świetnie. A tutaj w salonie Kiara z Laurą sobie rozmawiają, zastanawiają się, jak tam mija święto księżyca Wendy, Antoniemu i Bellatrix i jej nowemu ukochanemu, ale no tak, miały właśnie postanowione, że one spędzają te święta, to święto księżyca na swojej nowej drodze i że będą się po prostu, wiecie, ho, 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 łączyć myślami i przesyłać sobie dobre myśli, ale tak było właśnie postanowione i wszyscy się zgodzili jednomyślnie, jednogłośnie, dokładnie tak, że Bellatrix i Wendy nie wracają do leśnej chatki na święta i jest to właśnie wspólna decyzja całej rodzinki, a Cordelia ma piątkę. No świetnie, właśnie tak. Dobrze, skoro tutaj wszyscy są, widzicie gwiazdka, oj, gwiazdka, czy tutaj będzie Siusiu? Wiesz co, a może ty byś chciała sobie wyjść? No właśnie, to idź sobie Siusiu, a my idziemy zobaczyć, jak się tutaj ma nasz bałwan. No nie wierzę, one nawet ulepiły świątecznego bałwana, wy jesteście niesamowite dziewczyny. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Oj, a ty tutaj poszłaś sobie spać na śniegu? A dlaczego? No bo ona ma jeszcze, wiecie... Ona ma jeszcze takie przyzwyczajenia swoje stare, ze starego życia, kiedy ona właśnie tak sobie spała na śniegu. No i zobaczcie, jak to wygląda. No i właśnie dlatego Selena ją przygarnęła do chatki, bo sobie pomyślała, że jak to tak, taki śnieg, zimno, a ona sobie tak tutaj śpi. I to tak nie może być. To tak nie może być. Oj, Cordelia, obudź gwiazdkę. Ona ma już dom, niech ona nie śpi na tym śniegu. Gwiazdka, budzimy się. Budzimy się, chodź do chatki, tam jest ciepło. Poprosimy ją o załatwienie się, a potem ją podniesiemy i zaniesiemy ją do środka. Właśnie tak. Tutaj podejdziesz sobie i ty, Stella, jak skończysz pracę nad bałwanem, to też, bo my już musimy zapalać lampki na choince. Zobaczcie tego bałwana, on jest po prostu czaderski. On jest niesamowity. Zobaczcie to. Cześć, Wiktor. Widzę cię. No, my już pieska mamy, wiesz?
No, my już pieska mamy. Właśnie tak, widzicie? Boi się gwiazdki. O kurczaki, dorobili się psa. Niedobrze. Właściwie dorobiły się psa. Niedobrze. Dobrze. Myślę sobie, że skoro już jest 16, to podamy sobie na stół te wszystkie pyszności przygotowane przez Selenę i Kiarę, tak? Zobaczcie, tu w ogóle mamy takie wielkie, wypaśne, świąteczne ciasto. Pyszne, pięknie udekorowane. I skoro tak, to teraz właśnie zapalisz, Selena, lampki na choince ze wszystkimi dziewczynami. Chodźcie, zróbmy to. Zróbmy ten właśnie wielki moment razem. No... Niech się dzieje. Tak, jej! Pojawiły się lampki, światełka. Pięknie lśni, przepięknie lśni, naprawdę. Cudownie. No dobrze, no to skoro już tutaj wszyscy są, to może zaśpiewamy sobie razem, tylko czekajcie. Chyba to. Fwingle zips. Fwingle zips, fwingle zips, fwingle bazy lorn. Ubek bunnies or beef whips and new beef brews a day. Fwingle zips, fwingle zips, fwingle buzz we learn. Ubek bunnies or beef whips and new beef brews a day. Fwingle zips, fwingle zips, fwingle buzz we learn. Aż tam Astrid sobie tańczy w tle, widzicie? Mi się podoba, ona się już nie może doczekać, kiedy ona będzie mogła zacząć śpiewać. To jest po prostu niesamowite, zobaczcie. Cudownie, brawo dziewczyny, brawo, jesteście niesamowite. No i teraz zawołaj, Selena, wszystkich na wystawny posiłek. Tak, jedzenie, jedzenie czeka. Wszyscy się doczekać nie mogli wcześniej. Stella tu idzie po ciacho, czy mi się wydaje? No pewnie, że po ciacho, jakby inaczej. No tutaj się, wiadomo, wszystkie dziewczyny nie zmieszczą przy stole, ale to nie szkodzi. Przecież kto powiedział, że trzeba jeść wystawny posiłek przy stole, nie? Selena, mamo, kochana, pyszne, pyszne, no naprawdę wybitne, widzicie? No, przy kominku na kolanach też sobie można przecież jeść. I świętować. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Astrid, a ty co masz? A ty sobie idziesz tu usiąść na poduchy? Tak, koło Kiary? No. I ciacho, no pewnie, że ciacho. W ogóle Astrid jest wielbicielką słodkości, tak wam powiem, tak zauważyłam. Gwiazdka, a ty gdzie jesteś? O, a gwiazdka sobie tutaj stoi. No cudownie, cudownie. Jeszcze, kiedy wszystkie dziewczyny zjedzą, to musimy oczywiście otworzyć razem prezenty. A po prezentach pójdziemy jeszcze sobie rozpalić świąteczne ognisko. No i właśnie tak, w wielkim ognistym stylu. Tak, zakończymy Święto Księżyca, które jest niesamowite. Ja mam naprawdę ogromną nadzieję, że wy czujecie magię i czujecie energię tego odcinka, bo jest po prostu... lepiej niż sobie wymarzyłam jak do tej pory. Naprawdę. Dobra. No to co? Otwieramy prezenty. Dziewczyny, jestem bardzo ciekawa, co wy tam znajdziecie pod choinką. Widzicie, jak się rzuciły? Rzuciły się do tej choinki, że już naprawdę doczekać nie mogły. I co? I co tam? Kiara! Co to był za dźwięk kurtaka? Co to jest? To będzie jej skarb. O, bary, karaoke i ty. Jak śpiewać często bez papierowej torby. No cudownie, wszyscy się cieszą. Prezent nie zawierał dosłownie niczego poza smutkiem i kłamstwami. Biedna Stella. Gnom pan uszak dla Astrid. Cudownie. Cordelia, co ty masz? Gnom pan uszak. Dobra. Selena? Selena? Co? Szafir! No nie wierzę! Czekajcie, wszyscy się muszą odśmiać. Selena to się aż wzruszyła po prostu z tego śmiechu. Wiecie co, ja jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że Selena dostała szafir, bo on jest niebieskim kamieniem i zobaczcie, jak on tutaj po prostu niesamowicie pasuje do naszej Seleny. To jest naprawdę wręcz magiczne. Ja tutaj na razie dam ten szafir na półkę.
no dobra, niech będzie tu, a potem znajdę mu jakieś inne miejsce, ale to jest niesamowite. Jeszcze sobie zobaczmy na strójniki. Prezent idealny. Tylko ktoś, kto świetnie mnie zna, dokładnie tak, Selena, mógł dać mi taki doskonały prezent, albo strasznie łatwo mnie rozgryźć. A jestem ciekawa, jaki na strójnik ma Stella, biedna. Stella, rozczarowujący prezent. Nie jest to najbardziej pożądany prezent. Wiecie co? Coś trzeba z tym koniecznie zrobić. Nie może być tak, że nasza Stella będzie smutna z powodu prezentu, dlatego Selena wyczarowała jej tutaj malutką właśnie owieczkę i już się Stelli humor poprawił. Zobaczcie, owca w owczej skórze. No, także tutaj Stella już dostała prezent, już się cieszy, hojna niespodzianka. Stella jest niezwykle zadowolona z otrzymanego niedawno prezentu, czuje się jak ktoś wyjątkowy. No i właśnie tak ma być. Nasza magiczna gromadka jest już przy ognisku. Tak, Selena rozpaliła ogień. Potańcz. Oczywiście, że teraz wszystkie córki muszą tańczyć, bo tak nakazuje tradycja święta księżyca. No nasza Astrid niestety nie może jeszcze tańczyć, ale może sobie za to tutaj postać. Może Gawosz do siebie. O, właśnie tak. Właśnie tak. No i tutaj w ogóle też przyszła z nami gwiazdka. Już powoli pilnuje wszystkich dziewczyn i Seleny. Także no czuję się powoli jak u siebie w domu, u siebie w rodzinie i bardzo dobrze. No i zobaczcie, tutaj mamy wypełnione wszystkie postanowienia. Tu Kiara ignoruje tradycję świątecznego nastroju, okej, ale za to przy ognisku po prostu czuję się idealnie. Bardzo się cieszę. W ogóle zobaczcie, tutaj już się postanowienia nam wypełniły! Cordelia wypełniła swoje postanowienie jako pierwsza. No, świetnie, Cordelia, gratuluję ci bardzo, bardzo serdecznie. No i cóż, no, wszystko co dobre, wszystko co świąteczne i magiczne, niestety kiedyś musi się zakończyć. No i to nasze Święto Księżyca też już powoli dobiega końca, ale było po prostu niesamowite i ja się cieszę, że wszystko się udało. Atmosfera, tak jak wam powiedziałam, niesamowita, magiczna, świąteczna, cudowna. I cieszę się, bardzo się cieszę, że ta nasza leśna chatka zawsze jest taka bogata w te niesamowitą atmosferę. Moi drodzy, tak jak powiedziałam na początku, życzę wam z całego serducha, żeby w nowym roku spełniły się wszystkie wasze marzenia. Mam oczywiście nadzieję, że przed nami jeszcze wiele, wiele magicznych chwil u Seleny, tak bardzo magicznych jak dziś, a może nawet i bardziej. No i dziękuję wam za ten wspólny, świąteczny czas i mam nadzieję, że na długo zostanie on w naszej pamięci. No a teraz już kończę i jak zawsze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał wam się. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Pa, pa!